Jako jedna chyba z nielicznych jest Pani z widzami na antenie TVN24 związana absolutnie od samego początku, więc chyba w końcu mogę zadać pytanie, jak Pani wspomina swój pierwszy dzień w TVN24? Te pierwsze dni to były w sumie dwa, dlatego że ja wspominam bardzo pierwszy dzień, kiedy w ogóle przyszłam na rozmowę kwalifikacyjną, a to dlatego, że miałam wtedy nogę w gipsie całkowicie od pachwiny do kostki i jak zobaczyłam schody do budynku TVN24, to się zastanawiałam, jak mam na nie wejść. Byłam akurat po kontuzji narciarskiej. A ten najważniejszy pierwszy dzień, no to oczywiście był moment startu TVN24 i pierwszy serwis informacyjny, który miałam przyjemność prowadzić. Pamiętam doskonale, w co byłam ubrana, jak byłam uczesana. Pamiętam, że tak jak zwykle prowadziłam serwis informacyjny, tak jak na co dzień to robiliśmy, do szuflady, kiedy telewizja jeszcze nie była emitowana. I nagle usłyszałam w słuchawce, jesteśmy na antenie. I to był ten moment, kiedy nagle w studiu pojawiło się mnóstwo ludzi. Przyszli nasi szefowie, przyszli nasi prezesi. I wiedziałam, że to już jest ten historyczny czas, kiedy zaczęliśmy emisję. Z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że to ja miałam przyjemność poprowadzić pierwszy serwis. No i jest to dla mnie wielki zaszczyt do dzisiaj. Sytuacji śmiesznych oczywiście w telewizji na żywo jest mnóstwo. Zdecydowana większość z nich wynika ze złośliwości przedmiotów martwych albo z jakiegoś technologicznego błędu, albo z jakiejś małej awarii. Niespecjalnie wiele ich teraz pamiętam, ale na przykład pamiętam, jak zdarzało się, że prądu nagle zabrakło, bo była awaria w elektrowni, więc nagle się okazywało, że musimy korzystać z jakiegoś alternatywnego źródła zasilania, ale zdarzały się też inne sytuacje polegające na tym, że coś nagle spadało w studiu. Pamiętam, jak jednemu z kolegów odpadł kawałek scenografii nagle na wizji, więc no, są takie sytuacje w naszej codzienności, ale to jest w telewizji na żywo nieodzowne.